Siemanko, witam wszystkich. Mała zmiana, jeżeli chodzi o przygotowania, tak jak mówiłem, one są zawsze dynamiczne i nigdy nie są takie same, bo mój organizm, mój metabolizm często zaskakuje i to bardzo, bardzo szybko. No i po ścięciu tak naprawdę paru, dwóch, trzech kilogramów ta forma się mocno wyostrzyła i zdecydowaliśmy, że mamy tyle czasu z Kubą, że warto by było, żebym przeszedł na okres masowy. I ten okres masowy potrwa jeszcze. Teraz mamy 19 tygodni do zawodów. Planujemy jeszcze z 5 tygodni sobie pociągnąć ten okres. Kalorie poszły w górę, bo jak pamiętacie, byliśmy tam około 5000 w dzień treningowy. To zobaczycie na koniec dnia, ile tego jedzenia jest w tym momencie, a jest go naprawdę sporo. Widzieliście już pierwszy posiłek. Za chwilkę przejdziemy do posiłku przedtreningowego. Dzisiaj trening będzie dość intensywny, będą martwe ciągi, także myślę, że każdemu się spodoba i mam nadzieję, że się spodoba. No i tak jak mówię, duże zmiany, jeżeli chodzi o przygotowania, i przygotowania nie muszą wyglądać tylko i wyłącznie na zasadzie ścinania, ścinania, ścinania. Szczególnie jeżeli ja rozpocząłem ten proces redukcji, że tak to nazwę, bardzo, bardzo dobrym punktem wyjściowym, bo nie miałem tak za bardzo dużo tkanki tłuszczowej, nie trzymałem za dużo wody, więc to wszystko szybko bardzo zaskoczyło i pomyśleliśmy, że warto wykorzystać ten etap zamiast, wiecie, robić jakichś refeedów i tak dalej, żeby czy tam podtrzymywać, to trochę tej masy dołożyć. Czemu nie? Zawsze to jest, wiecie, parę kilo. Jeżeli to będzie kilogram, pół kilo, to będę bardzo, bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o mięśnie, bo no już na pewnym etapie przy 120 kg to nie zaskakuje, tak? Oczywiście nie mówię 120 kg na scenie, bo ile wniosę, nie wiem. Mam nadzieję, że jak najwięcej, bo często są też o to pytania. Ja nie mam limitu, wychodzę w kategorii super ciężkiej i będzie to jeszcze na pewno 5. 6 tygodni okresu masowego, a potem zobaczymy, co dalej. Myślę, że zrobimy też znowu troszeczkę agresywniejsze podejście. Znowu zetniemy, żeby to było dość szybko, wszystko zeskoczyło i żebyśmy byli gotowi tak, znaczy, żebym ja był gotowy, bo żebym był gotowy tak na 3 tygodnie przed, żebym już mógł sobie, wiecie, zmniejszać aktywność, objętość, żeby wyjść świeżym na te deski. Ale to wszystko, tak jak mówię, może być bardzo, bardzo dynamiczne i może się zmieniać. Dlatego też, czy na Instagramie, czy na YouTube robię bardzo często update'y, żebyście byli ze mną i moglibyście też się uczyć osoby, które nie mają trenera. Będzie wam jeszcze ciężej, a będziecie mogli zauważyć, że no, każdy organizm jest inny. U niektórych naprawdę trzeba też ciąć, 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 naprawdę się namęczyć. Niektórzy muszą jeść bardzo dużo, niektórzy mogą jeść więcej tłuszczy, węglowodanów, mniej białka, więcej białka. Nie ma zero-jedynkowego podejścia, także tutaj musimy naprawdę reagować dość szczegółowo i dość szybko i też co do sprawdzianów formy, tak, to jest u mnie co 2 dni. Co drugi dzień fotki. Waga jest codziennie, bo mam taki schemat, w który sobie wszystko to wpisuję. Codziennie wypełniam, ile godzin spałem i tak dalej. I bardzo fajnie mi się w ten sposób to wszystko potem sprawdza. Bardzo to jest łatwe, przejrzyste. To jest taki skoroszyt od Kuby, który dostaliśmy wszyscy jako z teamu. I tutaj bardzo fajnie to się uzupełnia. I tak jak mówię, co 2 dni kontaktujemy się. Jeżeli zauważę, że jest jakiś mocniejszy spadek, to też kontaktuję się i od razu jest jakaś reakcja. I też, no mówię, musicie za każdym razem przekazywać, jak wy się czujecie. Nie może być to na zasadzie takiej, że no słuchaj, jest tam, musi tak być. No bo nie zawsze musi tak być. Czasami warto powiedzieć, że słuchaj, jestem już w takim dnie energetycznym, że no jest mi ciężko i to tylko musicie być szczerzy. Tu o to chodzi. Bo często, no nie oszukujmy się, redukcja, schodzenie z tkanką tłuszczową do poziomów 4%, bo taki musisz mieć na scenie, będzie męcząca. Ale może być mniej, jeżeli bardzo mądrze zrobicie okres masowy.
A to też wymaga dużej cierpliwości. Tak jak się mówi kulturystyka, zresztą żaden sport nie jest sportem, który uprawiasz 2-3 miesiące, a szczególnie zajmowanie się sylwetką i potem masz nagle efekty i często się właśnie zgłaszają osoby do różnych trenerów i mówią, no słuchaj, no 9 miesięcy przebimbałem właściwie, w 3 miesiące zróbmy formę i jeszcze zróbmy progres w porównaniu z roku poprzedniego. To się nie wydarzy. Trochę się rozgadałem, ale myślę, że coś tam może mądrego nawet powiedziałem. Mam nadzieję. Zaraz się widzimy przy posiłku przedtreningowym. Zobaczycie, co tam będzie jedzone. Zobaczycie, co będzie podczas treningu pite. Zobaczycie część treningu i resztę posiłków. I na pewno jeszcze pogadam, a przedtreningówka się nie wkręciła, ani klena nie biorę. A jestem taki pobudzony. Nie wiem. Dobry dzień. Może dobrze pospałem. Dobra, przede mną posiłek przedtreningowy, czyli 200 g ryżu, 100 banana, 150 indyka i 20 miodu, a potem zrobię sobie szejka podczas treningowego, 100 g dekstrozy, 25 EA i trochę soli do niego nasypię. Jakaś przedtreningówka pewnie wleci, kawusia i lecimy zrobić trening.
za dużo gadania, ale dużo działania. Przenośni, jestem w domu, skończony trening, było super, ale na dzisiaj wystarczy. 80 g płatków, 120 mąki ryżowej, do tego 100 jabłka i 40 izolatu, posiłek numero uno, potreningowy. Także biorę się do jedzenia i za chwilkę posiłek numer 2, a jedzenia jeszcze jest sporo, także spoko. Tu już nam pięknie się smaży wołowinka, 200 g rostbefu. A tutaj 200 g ryżu i fasolka. Do tego będzie troszeczkę keczupu, pikantnego oczywiście. I kolejny posiłek gotowy. Wróciłem z małych zakupów z Biedronki. Troszeczkę mięsa, do tego cukinię znalazłem, nawet dwie. Makaron i cola zero. No i zgrzewka wody, bo jutro sklepy są nieczynne. A tutaj mamy 200 makaronu, 200 indyka. I troszeczkę cukinii, także prosto, szybko i przyjemnie. No i tutaj wrzucę gdzieś na górze podsumowanie całego dnia. Jest to ponad 6300 kalorii, 400 g białka, 1000 węgli prawie, także jest co jeść. Dobry dzień, bardzo udany dzień, intensywny trening. Wszystko idzie po myśli i oby tak już zostało do końca. Dzięki bardzo, że jesteście. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.